Oferta ferii w tym roku jest bardzo bogata, bo praktycznie wszystkie miejskie instytucje przygotowały zajęcia warsztatowe, zajęcia kulturalne, sportowe, rekreacyjne. Jest tego mnóstwo, łącznie ponad 230 różnych aktywności, które zebraliśmy w jedną całość, w 30 miejskich instytucjach i jednostkach. Także każdy, niezależnie od wieku i zainteresowań, znajdzie w tej ofercie coś dla siebie. Zapraszamy serdecznie na stronę internetową miasta. Tam znajduje się kalendarium na poszczególne dni. Wszystkie zajęcia na bieżąco są tam wprowadzane. Na większość z tych zajęć obowiązują zapisy, także warto tam zajrzeć, zadzwonić do poszczególnych jednostek, zapisać dzieci i uczestniczyć w tej bogatej, przebogatej ofercie, bo rzeczywiście i zajęcia czytelnicze, i zajęcia teatralne, śpiewacze, jak również mnóstwo aktywności sportowych we wszystkich obiektach sportowych miasta, bo to i baseny, i hale sportowe, ścianka wspinaczkowa Rysa, która jest w Toyota Park. Mnóstwo różnego rodzaju okazji do tego, żeby aktywnie spędzać czas, do czego serdecznie zapraszamy. Ruszamy od 13 lutego. W głównym budynku zaplanowaliśmy półkolonię. Po dwóch latach COVID-u wracamy do starej formuły, czyli przygotowaliśmy aż 90 miejsc na każdy turnus. Zajęcia są codziennie od godziny 8 do godziny 16. Zapewniamy oczywiście dwa posiłki, jest drugie śniadanie i obiad i bogaty i atrakcyjny program. Oprócz warsztatów artystycznych prowadzonych przez naszych nauczycieli, w tym roku mamy Laboratorium Przyszłości, czyli kontakt młodych ludzi z komputerami, ale nie typowymi komputerami, tylko z robotyką, z drukarkami 3D, z programowaniem. Myślę, że to będą zajęcia ciekawe, ale oprócz tego oczywiście wyprawy i wycieczki. Wycieczka do Muzeum Światła i Dźwięku w Gliwicach, Muzeum Wody we Wrocławiu, a także tradycyjnie zwiedzamy nasze miasto, pokazujemy najciekawsze miejsca i te miejsca, które dają dzieciom przyjemność, bo będzie i kręgielnia, i będą trampoliny, i odskocznie, będzie opolskie zoo. Myślę, że wszyscy spędzą ciekawie czas, codziennie projekcja filmowa w naszym kinie, a na zakończenie bal karnawałowy. Te plany są rzeczywiście, myślę, atrakcyjne. Realizujemy te zajęcia w budynku głównym, w oddziale na Placu Kopernika i w 7 naszych filiach, które są rozrzucone w różnych dzielnicach miasta, więc myślę, że dostęp dla dzieci i dla rodziców jest jak najbardziej ułatwiony. Staramy się oczywiście inspirować książkami, staramy się je polecać, ale staramy się, żeby te zajęcia również były interaktywne, żeby wyzwalały wyobraźnię, swobodę dziecka w kreowaniu siebie, w przedstawianiu, chociażby zagraniu ról aktorskich, tak jak to będzie miało miejsce w chwili numer 17 na osiedlu AK, gdzie na te 2 tygodnie biblioteka zamieni się w teatr.